Zacznę od tego, że diabeł jest brzydki, głupi i kłamie. Grzeszyłam źle, używając osobowości złożonej i zapomniałam, o co chodzi w uwielbieniu. W sensie, zapomniałam, że w ogóle jak się zaczyna uwielbienie, to mnie nie obchodzi, jak się czuję. Słuchałam w tym tygodniu w ogóle nauczania Artura. I on tam mówił między innymi, że w ogóle ciebie nie może obchodzić, jak się czujesz. W tle usłyszałam swoje głośne amen, a przed oczami mam w ogóle siebie w zeszłym, to są dwa tygodnie temu, jak zaczyna się uwielbienie, a ja przez 75% uwielbienia w ogóle siedzę i rozkminiam, nie wiem nad czym, nie? Jakby mówię, kurde, tu amen, a tu się jakby trochę nie zgadza. Ale słuchałam sobie nauczeń Tomka i przypomniało mi się w ogóle, że chodzi o to, że jak się zaczyna uwielbienie, to po prostu mam uwielbiać, jakby no... Wiecie chyba, o czym mówię. Tak. Oczywiście zapomniałam. Diable, sam zapominasz, ja nie będę zapominać. Właśnie! O, dziękuję, to właśnie chciałam powiedzieć. Że mi się przypomniało też, że jak diabeł mi coś mówi, na przykład, że jestem smutna, to ja mu muszę powiedzieć, że on sam jest smutny. Bo to on jest smutny, nie ja jestem smutna. Ja w ogóle mam nowego, odrodzonego ducha i to jestem ja. Ostatnio w ogóle modliłam się całą noc. Poszłam do pracy. I w pracy przyszła mi taka myśl, w ogóle miałam taki kryzys, że jestem zmęczona. Mówię, no nie, no bez przesady, diable, w ogóle ty jesteś zmęczony. W ogóle wiecie, ile siły nagle dostałam? Jak tylko powiedziałam diabłu, że to on jest zmęczony, a nie ja. Jeszcze coś miałam powiedzieć, dajcie mi chwilę. Wiem. Ostatnia rzecz jest taka, że przez ostatnie tygodnie gdzieś w ogóle dużo miałam rozkmin na temat tego, czego ja chcę w ogóle w życiu, na temat swojego powołania i tak dalej. I to jest dla mnie ważne, bo stwierdziłam, że będę zakładać kościoły w Niemczech, bo tego chcę. A na każdą myśl w ogóle, zobaczymy w ogóle, czy tak będę, mówię, milcz diable. Amen.